Cześć, nazywam się Bartosz Ciesielski. To jest pierwszy wideo wywiad mojego bloga Politolog na Rapie. Dzisiaj ze mną są Zeus, Jotesto oraz BCZ, którzy grali wczoraj koncert w Zielonej Górze. Jak chłopaki, wrażenie po koncercie? Bardzo fajnie. Ogień. Mnóstwo ludzi, bardzo fajna atmosfera. Już któryś raz graliśmy w Zielonej Górze, ale to, co się wczoraj działo, wiesz, przerosło nasze oczekiwania. Było mnóstwo ludzi i mega energia. Po prostu super, super. No właśnie, porównując to wszystko, w zeszłym roku było mniej więcej 100 osób na waszym koncercie, wczoraj było 300, chciałoby jeszcze więcej osób, biletów po prostu już tyle nie było, bo lokal tyle osób by nie pomieścił. Jak uważacie, czy co jest takim najważniejszym czynnikiem, który przyciąga słuchaczy do was po premierze tej płyty, w trakcie tego, jak ona była promowana? Nie? Znaczy, ty nagrałeś 4 świetne płyty, ale tak naprawdę dopiero ta otworzyła ci jakieś takie szersze drzwi. No i wam wszystkim tak naprawdę. Co było takie przełomowe w tej promocji? Wydaje mi się, że promocja była przełomowa i że to był element chyba najważniejszy, bo włożyliśmy w to więcej pracy i jakby tutaj już my decydowaliśmy o wszystkich ruchach, bo jesteśmy wydawcą tej płyty i jakby mieliśmy na to wpływ. Pomoc Step Records była gigantyczna, wiesz, umieszczenie u nich na kanale Teledysku zrobiło na pewno swoje, bo ilość subskrybentów na ich kanale po prostu sprawia, że trafia to do bardzo szerokiego grona odbiorców i wydaje mi się, że ten materiał jest też bardziej przystępny dla ludzi. Poprzednia płyta była bardzo abstrakcyjna, jakaś, wiesz, wypełniona metaforami i tak dalej, nie do wszystkich to trafiało, nie do wszystkich trafiały te brzmienia. I kolejny element to, że to jest kolejna płyta, jakby każda jakby troszeczkę rozszerza krąg odbiorców, tak mi się wydaje. No i akurat przy tej płycie nastąpił boom taki przysłowiowy. Właśnie od dości pierwszego miliona. Współtwórcą jesteś ty, Jotesto i Zeus. Kto za co odpowiada? Jak to wygląda? To może ja odpowiem na to pytanie. U nas role są podzielone w sposób, że Kamil odpowiada za kontakt z dystrybutorem. Obaj pracujemy nad promocją wydawnictwa, a ja zajmuję się koncertami, wyjazdami, bookingiem koncertów. A jakie są plany związane z przyszłością pierwszego miliona? Czy zamierzacie skupiać się na artystach z Łodzi? To mam taka bardziej lokalna wytwórnia, coś na wzór, powiedzmy, nie wiem, Fandango, który już, powiedzmy, tak gromadzi Śląsk. Chcecie być takim czymś w Łodzi? My na pewno nie chcemy być wytwórnią, która będzie zrzeszała bardzo dużą ilość raperów. Chcemy, jeżeli teraz współpracujemy z Karem z Bełchatowa i jeżeli nim się zajmujemy, chcemy włożyć w niego w danym momencie, kiedy wychodzi go pyta, jak najwięcej energii, najwięcej pomysłów, kreatywności, jeżeli chodzi o promocję. Jeżeli byśmy mieli w tym czasie jeszcze jednego, dwóch artystów, po prostu ta kreatywność, pomysły by się rozchodziły na te trzy osoby i no, nie odnosiłoby do takiego efektu. Tak samo jak promowaliśmy płytę Kamila, skupialiśmy się tylko na jego projekcie, tak samo będziemy się skupiać na Harem. Czyli tylko przez te 2-3 miesiące, kiedy będzie jego premiera, będziemy się skupiać tylko na tej osobie. A zmierzacie dalej podczas promocji współpracować ze Step Records? Wydaje mi się, że tak, że jakoś mamy fajny układ, ładnie to pracuje i przynosi efekty. Fajny kontakt mamy ze Step Records i jak najbardziej, nie? Podoba mi się to, jak to działa, bo to działa po prostu. I mam nadzieję, że będzie działało dalej. Ja jeszcze wracając do tego poprzedniego pytania, ja na przykład nie mamy filozofii polegającej na tym, że zamykamy się na artystów wyłącznie z Łodzi czy z województwa łódzkiego, ale sytuacja jest też tego typu, że my bardzo ciężko jest wstąpić do pierwszego miliona. Właściwie przez 6 lat nie wstąpił nikt poza DJ-ami, więc jest to jak konsekwentnie, wiesz, najeżona kolcami droga. Ale powolutku te osoby, którym faktycznie możemy i chcemy pomóc, powolutku, wiesz, jakby przyciągamy i staramy się im pomagać i wydawać te rzeczy. Zaczęliśmy od Harego i mam nadzieję, że będą też kolejne osoby. Nie zamykamy się jakoś, jeżeli chodzi o terytorialne jakieś takie, wiesz, ramy, ale bardzo, wiesz, ciężko jest złapać taki kontakt i tak poznać osobę, która jest bardzo daleko od ciebie, więc naturalnym jest to, że to są ludzie, których znam od lat. Czy naturalnym będzie pytanie, czy w pierwszym milionie kiedyś zadebiutuje BCZ, który jest z nami? Bo gracie od kilku lat już razem. W zeszłym roku też tutaj był z wami na supporcie. Tą swoją pierwszą płytę po prostu BCZ wydał nakładem z wytwórni Swag Records. A myśleliście co potem? Wiesz, podstawowa zasada jest taka, pierwszy milion nie zdradza swoich planów. Więc mi się wydaje, że nie możemy ci tego powiedzieć, nawet jeżeli mielibyśmy takie plany. Czas pokaże.
Czas pokaże. Wolimy w własnym gronie przemyśleć sobie nasze przyszłe działania, podjąć jakieś decyzje i nie tłumaczyć się potem z czegoś, co nie wyszło, bo coś obiecaliśmy. Więc zresztą Mateusz już ma wydawcę, więc... jakby nie pozostawiamy ten temat do przemyślenia. No, może tak. Wrócimy do tego za jakiś czas. Właśnie, a ty Jotestę, jak byłem pracę nad twoją płytą? Ja zawsze pracuję nad swoją płytą. Jak skończyłem, to już pisałem jakieś pierwsze teksty. Skupiam się cały czas na warstwie muzycznej, która będzie wyglądała zupełnie, może nie zupełnie, ale inaczej niż przy Ulicach w Ogniu. I ta warstwa zajmuje mi najwięcej czasu. Piszę jakieś teksty, refreny, ale chciałbym najpierw złożyć te 14, 15, może 16 tracków w warstwie muzycznej i dopiero zacząć skupiać się na kończeniu całych kawałków. A zobaczymy to w tym roku? Tak, myślę, że tak. Okay. Ale nie przed wakacjami. Myślę, że nie przed wakacjami. Może na jesień. Dobra. Chciałbym teraz na chwilę uciec od tych tematów bezpośrednio rapowych, wydawniczych. Jak czasem temu napisałem na blogu, wywołałem taką dyskusję na temat tego, jak postrzegane są w hip-hopie kobiety. Mianowicie, jak zmienia się ten wizerunek dziewczyny, związków. Akurat ty, Zeus, byłeś tym argumentem, że to wszystko idzie w jakąś taką fajną, dobrą stronę, bo raperzy otwierają się, zaczynają mówić o swoich uczuciach. A jak wygląda to z waszego punktu widzenia? Pozycja kobiety w hip-hopie. Jako artystek, czy jako... jako podmiotu lirycznego. Jako podmiotu lirycznego, jako obiektu waszych westchnień albo innych niefajnych uczuć, które często są ich treścią. Nie? Uważam, że zawsze powstawały kawałki, które gloryfikowały kobiety, które pokazywały je w dobrym świetle. I również będzie zawsze istniał rap szowinistyczny, bo ten właśnie nurt sam swag, który powstał, chyba jest takim dosyć szowinistycznym nurtem, ale przy tym jest gdzieś jakaś druga, równoległa droga, gdzie raperzy właśnie opowiadają o swoich uczuciach, gloryfikują kobiety, opisują związki i wydaje mi się, że tak było zawsze. Teraz po prostu jakoś ten ekshibicjonistyczne podejście do swoich tekstów pokazuje, że też tak facet bardziej wrażliwie opowiada o swoim związku. No właśnie chyba jest bardzo duży problem teraz mi się wydaje z opowiadaniem o tych uczuciach, bo niewiele jest numerów, które przedstawiają to w pozytywnym świetle. Jest teraz mega dużo wychodzi jakichś materiałów, wiadomo, ze smutną rzeczą łatwiej nam jest się utożsamić, no i później to ma, te numery mają po miliardy wyświetleń. Płaczę ale za dużo tego płaczu, za dużo tych smutów, nie? A mnie się wydaje, że problem jest troszeczkę w tym, że ciężko jest poruszyć jakiś temat tak, żeby on był ze smakiem ugryziony i na przykład jeżeli miałbym stopniować jakieś emocje, jakie przekazać w utworach, to najłatwiejsza jest agresja. Później jest chyba właśnie miłość, dramat i tak dalej, a najtrudniej jest zrobić coś subtelnie i powiedzieć coś, wiesz, delikatnego, pochwalić powiedzmy tą kobietę, partnerkę i tak dalej, żeby to nie wyszło jakieś tak kwaśno, słabo. No nie, to chyba to też jest jakiś element. Cienka linia, balansowanie tak naprawdę na granicy. Ale takie utwory powstają. Ja teraz dużo polskiego hip-hopu nie słucham, ale w Stanach Zjednoczonych jak najbardziej powstają takie kawałki. Ja uważam, że ja jestem optymistą w tym temacie i uważam, że jest dobrze. Nie uważam, że te smutne kawałki rzeczywiście, to chyba jest cecha naszego kraju. My jako Polacy lubimy się smucić i czego tam przywódcę opowiadać o jakichś dramatach, ale jeżeli się spojrzy na sceny hip-hopowe z innych krajów, to takie kawałki powstają w pozytywnym znaczeniu, tak? Że opowiada o szczęśliwym związku. Tak? Ja uważam, że to kwestia czasu. Rozmawiacie ze sobą na tematy polityczne?